Kilka lat temu były wizualizacje pokazujące wielkie osiedle, a teraz plany mogą zostać zrealizowane. Inwestycja spółki, na czele której stoi były prezydent Katowic, jest zapowiadana od lat, ale dopiero teraz dostała zielone światło. Radni przegłosowali plan zagospodarowania przestrzennego dla ponad 60 hektarów przy granicy z Siemianowicami Śląskimi. W tym rejonie ma powstać nowe osiedle na 10 tysięcy mieszkańców. Łukasz Kądziołka. Pusty i zdegradowany teren na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich ma zamienić się nie tyle w nowe osiedle, co nową dzielnicę. Te wizualizacje zaprezentowano już ponad 4 lata temu, jednak teraz inwestycja pod nazwą Nowy Wełnowiec jest o krok bliżej realizacji. Katowiccy radni przegłosowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący m.in. teren dawnej huty Silesia. Tu znajdowały się zakłady cynkowe. Właśnie przeszłość tej ziemi budziła wątpliwości. Jak twierdzi jeden z radnych, który wstrzymał się od głosu, miasto powinno postawić inwestorowi jasne warunki. Zobowiązać inwestora do tego, aby przeprowadził analizę gruntu na obecność metali ciężkich, gruntu, gleby i roślin, po to, żeby przyszli mieszkańcy tego terenu czuli się bezpiecznie. Jak mówią radni, ostatnie badania tej ziemi pochodzą z 2004 roku. Wskazywały, że zanieczyszczenie materiałami ciężkimi teren to jest tak znaczne, że faktycznie jakakolwiek skuteczna rekultywacja w jakiejś rozsądnej granicy finansowej jest prawie że niemożliwa. W trakcie sesji radnych uspokajał wiceprezydent Katowic. Jego zdaniem taka inwestycja to szansa dla miasta. Przypominam, że na dzisiaj tam mamy zdegradowany teren po hutniczy i chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby to w końcu przestało straszyć, a inwestor podjął się tego trudu realizacji tej inwestycji, bo realizacja inwestycji zapewni te wszystkie działania. Chodzi o remediację gruntu po to, żeby można było tu wybudować osiedle na 10 tysięcy mieszkańców. Już kilka lat temu były prezydent Katowic, który jest prezesem spółki realizującej inwestycje, deklarował, że budowa zacznie się w 2023 lub 2024 roku. Cała inwestycja, proszę Państwa, jest podzielona na 7 etapów, bardzo precyzyjnie określonych w zakresie nie tylko konstrukcyjnym, budowlanym, ale całego procesu remediacji, przygotowania tych terenów. Kilkoro radnych miało wątpliwości, ale jeszcze więcej mieli ich mieszkańcy. Złożyli wiele uwag do projektu planu zagospodarowania, jednak większość nie została uwzględniona. Miasto nadal nie rozwiązało tu problemów komunikacyjnych. To jest XIX-wieczny układ drogowy na XXI-wieczny rozwiązanie urbanistyczne. Od lat mówi się o połączeniu Alei Korfantego z ulicą Chorzowską poprzez przedłużenie ulicy Stęślickiego. Tam powinna pójść linia tramwajowa i powinna być to Stęślickie. Ona nas wtedy odciąży i ona obsłuży ten właśnie Nowy Wełnowiec. Miasto ma jeszcze trochę czasu na znalezienie rozwiązania, bo jak informuje spółka Capital Park, czyli partner projektu nowej dzielnicy, budowa miałaby się rozpocząć dopiero w pierwszym kwartale 2026 roku.